prawo! To jest ona siła, której nie zatrzymali! Da! O co chodzi, że ty wszystko biłeś? Wszystkie stałe? W fusach. Wychodzisz w pierwszym po prostu. No już. No mów tak, puścimy to przed meczem. No wychodzę. W pierwszym wychodzę, wiesz? Kurde, szok. Na dyszce. Szok, Adams. Każdego stałego. Adams się nie wyleczył jeszcze. Nie, w ogóle Adamsa. Jak debiutować w tym sezonie, to tylko w takim meczu, nie? Coś w tej bola jeden na jeden? Nie ma czasu, kofa jest. O której? Ale cię nosi, co? No. No za 5 minut. Nie mogę się doczekać już. Ile godzin zostało? Słyszałem, że ty godzinę odliczasz, nie dni, tylko minuty. Godziny. Minuty, wiesz? Ile? No czekaj, bo już powiem. Na kalkulatorze to odliczyłem sobie. Fajnie będzie? No będzie fajnie, no. A które to będą twoje derby? Derby? No. W seniorce pierwsze. I zero stresu. Zero. Ale to masz czystą kartę, to dobrze, nie? Czystą, oby na plus po tym meczu. No. Ja nie nagrywam innej opcji w ogóle, wiesz o tym. Nie, dobrze. Normalnie, jak przed zniczem. Dobrze, dobrze, no. No będzie ogień w piątek, tylko tyle powiem na razie. Bliżej? No. Ja znowu siedzę za nisko. Właśnie, nie róbcie z trenera takiego dobra, małego. Teraz pod presją jest. Ciężary są. Daj mi to, kurde. Zdrowie naturalne. W Sejmie doszło do zmiany. Były wybory. Mamy nowy Sejm i pierwsze jego posiedzenie. Wyciąganości i o tym. Tak, miałeś nie wymieniać miksów, bo nie będzie żarło. Nie, muszę, mam normalnie. Nie będzie żarło. Ja cię tylko... Jezu Martin, jaki jesteś silny. Dzień przed meczem nie zmienia się miksów. Zobaczę, jak będzie na tym, przez miesiąc lotem. Nie nagrywaj, bo coś się i będzie, że wykrakałem, a on mnie nie pozostał. To może być problem. Ale już by mogłeś kupić nowe, co? Po co? Ten żrewnik, najlepszy sezon na razie. Siema. Ja rozumiem, metalowe wkręcasz tylko. Nie. Ja jestem techniczny, plastiki też. No ale na derby to metalowe mogą być. Na no, ostrzone. Dzisiaj kamera ukryta tutaj. Właśnie ruszyła wielka nowa zasada. Tylko kostki nie było widać. Co nagrywasz? No twoje barwy wojenne. O jest, jest. O, ale on jest naładowany, Boże. Marcjan jutro, 250 mecz w barwach Arki Gdynia. Połowa tego, co jeszcze przed nim. Nie, Michał? Legenda. Żywa. Wszystko przed nim. Michał, jesteś młody, perspektywistyczny zawodnik. Wiek to tylko liczba. Marcin dobrze o tym wie. Daj po dotykę. Ale one są miękkie tutaj. A ty? Warto. Mniej niż zero. Czy ja dobrze słyszałem, że jak wygramy to na zero, pan się obcina? Nie na zero, tylko na plus 3. 0-3 minuty. Tak. No a nie gra. No. To jest 100%. Wabank trzeba iść. Proszę? Zero to zero. No dobra, 0 to 0, niech będzie. Raz. Ale nie wiem, raz zona, w życiu tak można zaszaleć. Ale to się jej problem. Czyli mamy to udokumentowane. Dobra. Wygrywamy i na 0 następnego dnia. Trzeci raz w życiu. Okej. Okay. Pierwszy raz w życiu, jak był awans, powiedziałem, że jak awansujemy. I awansowaliśmy na ruchu chorzy wtedy. Arko. Drugi raz, jak się utrzymamy,
I trzeci raz. To niech pan fryzjera zamawia już. Chodźcie Paweł, na dwa zdania tylko, zaczynamy. Ale stary lipa, jutro idzie do fryzjera. Do fryzjera jutro idzie, z prydenem razem. Jak się czujemy? Wszyscy zdrowi, oprócz mlecia? Dobra, panowie, jutro mamy rozruch o 11, ale tam nie musicie być jakoś dużo wcześniej, wystarczy pół godziny przed być. I później wszyscy razem do Majstory jedziemy. Wszyscy jedziemy na obiad, tak? Wszyscy. Całą drużyną. Rząd nie wiesz, bo to jest za duży koszt, ale... Ale my wszyscy jedziemy. To jest zgodny plany, panowie, jeszcze nie wiem. Twoich ciuchach czy kubów? Jeszcze parę rek, tak? Dobrze. To jest... No, może coś do kamery. Bo jak było, wiesz? Opowiada, jak się było bez... Lipa, jak się grało, opowiadaj. Raz to fajne. Raz to fajne? Z hotelu widziałeś? Dawaj, dawaj, czekamy. Od razu mówię, że sobota, niedziela grają juniorzy i rezerwy i ci, co mogą, pójdą zagrać, bo tam ostatnia kolejka jest. Ale to jeszcze podejmiemy decyzję. Kadra będzie wisiała dzisiaj. Piłka na parę na początek, panowie, później się dobrze. To ja mam parę. Dawaj, każdy do pary. Mileś, ty czy nie? Okej. To trener Kuba do jednego. Dawaj, organizujemy się. To nie ma. Ta strona 1 może mocniej zagrać. Ta strona 2 mocniej, tak. Pamiętajcie, że teraz wszystko, co jest nad linią, to jest jedna punkta. Jedziemy, właśnie. Mi się denerwuje bardziej niż zwykle, czy nie? Ja powiem. Bardziej. Ale nie pęknie, nie? No i co? No. Na pewno. Mikołaj. Mateusz Kobiela, Sport. Oczy wszystkich piłkarskich kibiców z Trójmiasta będą dziś wieczorem zwrócone na Gdynię. O 20.30 rozpoczną się pierwsze od ponad 3 lat derby. Liderująca w pierwszej lidze Arka podejmie trzecią w tabeli Lechię. Nie ma. Jak spałeś gole? Dobrze, wszystko w porządku. Tak? Trochę zaspałem, ale jest okej. Okay. Zaspałeś? To jutro myślałem, znaczy, że będziesz... Tak byłem przed czasem, ale... Myślałem, że jutro zaśpisz, a nie dzisiaj. Nie, jutro to zobaczymy, co będzie. No, co mogę powiedzieć. We'll see what time will tell, no proste, no. Zobacz, to nie może śnieg być. Nawet zaczął padać. Śnieg pada? Fajnie. Dobrze. Niech tutaj pada na szczęście, mam nadzieję. Jak spałem? Wyśmienicie. Jak? Wyśmienicie. Tak? Tak. Nie wiesz, że wiatr był. Nie, mi to nie przeszkadza. Ja się kładę i śpię, bez względu na warunki atmosferyczne. I co to będzie? Z czym? Dzisiaj? Dzisiaj, z życiem, no. Będzie dobrze. Nie ma innego wyjścia. Czy ty wychodzisz? Na rozrzewkę przynajmniej. Jak goił w Płocku, nie? Płakał przed, a potem zagrał na liście. Też miał nie wyjść. Jak zagrał? Zajebiście. Poprawnie. No jak na niego, zajebiście. Młodzi! Mileś młody!
Gdzie są gumy? Młodzież, gumy, skóra! Nie wiem! Gdzie gumy po ostatnim treningu wzięliście? Co za gamonie. Galik, jak spałeś? Nie pytam o dziecko. Ja? Bo. Bardzo dobrze. Ani o wiatr. Nie, bardzo dobrze. Już dzisiaj rano byłem na padelku. Ty żartujesz. No, o 8 rano grałem mecz ligowy w padla. Żartujesz. I szybkie 3-0 i mam nadzieję, że tak samo wieczorem. Do przodu oczywiście. Ile ty śpisz? Nie, o północy padel, o 8 padel, dziecko. O 21 chodzę spać. To jest po prostu klucz. Przepraszam. Po bilety. Siema. Po meczu wracacie? A byś nie chciał zabrać mojego ojca? Bedi. Co? O, gdzie czapka? Co? Gdzie czapka, trener pyta? No, to przesadzajmy. Przyzwyczaję się do temperatury, nie? Ostatni dzień z tą fryzurą. Zastanawiam się już. No jak? Już zostało powiedziane do kamery. Ale kto to powiedział? No pan. Ostatni dzień z tą fryzurą. Fryzjer umówiony? Proszę? Pana Marka, nagrywasz? Bo pan Marek sam podjął wyzwanie sam ze sobą, że się ścina na zero. No, nie. Zostało to przed kamerą powiedziane, więc fryzjer umówiony, ale na jutro podobnie. No oby. Pan mówił wczoraj. No ja mam to nagrane, ja nie wiem. Nie wiem co pan widział, ale ja to mam. A ja tego nie widziałem. Ale widzę na YouTube, czy... No jeszcze nie zostało wyemitowane, dopiero proszę zostanie. Nie? Na razie nie emitować. Coś potrzeba jeszcze? Tak, relacji z koszykówki. A, bardzo fajne, atmosfera super. Szkoda, że przegrany mecz, ale fajny. No ja wyszedłem w przerwie, to jeszcze nie było tak źle. Dzisiaj nie, jestem do końca, tak, nie? Tak. No chyba tam zaważyła ta szeroka kadra, nie? Ale na pewno pójdę jeszcze, bo podobało mi się. A co się najbardziej podobało? No ogólnie taka atmosfera, tam jest tak rodzinnie. Kapiemu czy liderki? Nie. Dzisiaj żona do mnie przyjeżdża, także... Nie, bo za dużo będę robił. Wydawaj, zdrowa. Nie robię. Dawaj. Raz, dwa, trzy, tam. Raz, dwa, trzy. Następny! Uciekaj, Sawka! Dawaj, 20 sekund! Dawaj, chłopcu, chodź! Chodź, raz, dwa, trzy. Brawo, chłopcu! Chodź! Jak tam się jedzie? W lewo. Siada. Dobra kochanie, trzeba wstawać, nie ma czasu. Za fajerojem śniadanie, mogę nie po głupko padł. Ja mam, chcę się chłapać, bierze się tylko z dobrzymi. Dziwnie jacyś, chorzy, nienormalni. Wyjaśniłem, spokojnie. Za kim jesteś, cwaniaku, że wyskoczyłeś tak z auta? Za kim? No to myśleliśmy, że lechiści jacyś grali. Lechiści. Tak, aha, lechiści. Dobrze, Miłeś, zdałeś test. Ale ten, nie udało się. Tam był strychu. Kobi, czemu ziewasz? Nie wyspałeś się? Nie. Nudzę się. Czekam na mecz. No będzie jeszcze drzemka, czy nie? No będzie. Do trzeciej kwarty się trzymali, no. Potem niestety już. Czy wiesz, jakich błędów nie popełnić?
grać do końca. Atmosferka fajna była. Taki mecz derbowy, można powiedzieć. Znowu więc... skórkę nagrywasz tylko, weź kogoś innego. Ale to dobrze zwiastuje, nie? Twoje zdrowie, byku. Ile? Trzy punkty. A ile strzelisz? Nie zależy, ile kobiet do pustej da. Chyba, że będzie sępił i będzie sam strzelał. Liga weekendowa się zaczyna. Dwie dasz kobiet? No, presji, nie? Dwie do pustej masz mi dać. No, dwie do pustej do ciebiego, może potem strzelam. I na dziewiątym miejscu jestem, już nikt mnie nie dowodzi. Nie, dwie strzelasz. Dwie sam strzelasz, jak Kobe da to ekstra. To nie sam na sam, że nie biorę od połowy, bo wtedy oszaleję, nie wiem. Zatrzymam cię i poczekam, aż ktoś od nas podbiegnie. Jak już dobrą cieszynkę wyłaś. Dobra. Robiliśmy już z tym, że brałeś telefon i selfie robiłeś? Tak, Kobe zrobił sobie zajebiste zdjęcie na górę. No to możemy to ogarnąć. Jak na górkę pójdziesz, no to bierzesz telefon albo aparat i jedziesz z tym. Na górę. Ja chcę, że jak wygramy, to skóra wchodzi na doping i daje coś. I zapodaje M-kę. Jak Exposito na Śląsku ostatnio. Jeszcze raz. Jak wygramy, to bierzesz i M-kę dajesz na gnieździe. Tak? Ale wjeżdżam bez koszulki. No wiadomo, nie? Na klacie. Na gołą klatę. Wiadomo. Sport, Tymoteusz Kobiela. To już ostateczne odliczanie. Za 3,5 godziny po 3,5 roku przerwy rozpoczną się piłkarskie derby Trójmiasta. Arka podejmie Lechię. Gospodarze do meczu przystępują jako liderzy pierwszej ligi. Liczą, że po raz pierwszy od 16 lat uda się Lechię w lidze pokonać. Trener Wojciech Łobodziński ma nadzieję, że nie będzie to tylko mecz walki. Chciałbym, żeby piłka nożna wygrała, a nie emocje. Chciałbym, żeby to był mecz piłkarsko dobry i żeby się nie skupiać tylko na walce. No bo jak my mówimy o walce, to nie dociera to do mnie. Próba mikrofonu, tak. I co to będzie dzisiaj? No co to będzie? Chyba może 2-1 dla Arki. No tak niepewnym głosem pani to powiedziała. Jak niepewnym? 2-1. Lepiej. Dobrze. Teraz pani wierzy. Nagrałeś tu? No nagrałem, pierwsze co? No nagrałem. Witam świadkiem. Proszę jeszcze, tu jeden. Przyda się. No. Robótki, zobaczymy czy stuchę. O Jezu. Jakieś tylne. Co ty szykujesz, to są twoje ochraniacze? Tak. Nie boisz się niczego, widzę. Nie. Tam jest niczego. Zawsze byłeś pierwszy, a teraz co? No skórka mnie wyprzedził. Skórka był drugi. Ale... Musiałem dojść na trafikarę. Nie mogli w domu usiedzieć, nie? No nie, ale niestety musiałem dojść trochę na trafikarę i dlatego takie spóźnienie pięciominutowe. Trochę zmarzłem, ale dobrze, rzeźnie. Tu sobie zbliżasz, kręcisz, a tu ostrość nastawiasz. Freden. Co? Jak tam przed derbami? No już pozytywne myślenie. To chodź tu, gdzie uciekasz? No musimy wybrać. Kurde. Idę do Słowak. Co pójdziesz? Tutaj idę do kolegi. Słowaka powiedziałeś? Nie, do Polaka. Chyba znasz, to jesteś Polakiem. Ja chciałem zapytać, jak tam przed pierwszymi derbami twojej historii. Zajebiście. Tak? Cieszysz się, że już to nastąpiło? Cieszę się bardzo. Ja jeszcze bardziej się będę cieszył po meczu. Po meczu? No. Dwa tygodnie ciężkich przygotowań? Nie widno mnie. Jak? Tak, oczywiście. Ja tak jak zawsze. Tak jak zawsze? Twoim trybem? Co tydzień jest ciężki. Każdy tydzień jest ciężki? No. A ten jakiś specyficzny, czy nie? Normalny? Nie. Normalny. Dlaczego specyficzny? Ale za dwie minuty mamy być tam. Dobrze, dzięki. Thank you.
Czyli co było na odprawie? Gladiator? To zawsze. Czyli gladiator. Spokój, panowanie. To co gramy. Jak wygramy. Nic nadzwyczajnego. Gladiator był kiedyś. Na każdej odprawie. Teraz my jesteśmy gladiatorami. Taki mecz kibice w Trójmieście czekają ponad 3 lata. Derby Trójmiasta, Arka kontra Lechia, absolutny hit Fortuna pierwszej ligi. Arka to lider pierwszej ligi zespół Wojciecha Łobodzińskiego. Od 8 spotkań jest niepokonany. Lechia Gdańsk, trzecie miejsce w tabeli, tylko 3 punkty za Arką. Od 8 kolejek nie przegrali spotkania. I co ważne, tutaj dzisiaj dla Arki wracają ich kibice, 12 tysięcy widzów, kibiców. Będzie kibicować tej drużynie, by pierwszy raz od 16 lat to derbowe zwycięstwo właśnie należało do Arki Gdynia. Pada ci pada. No właśnie, poczekajcie, chodźcie, bo już on, zobaczcie, jeszcze się tego. Przyszedł tak. Dalej. Ja gotowa jestem. Ja też. Księżyka gotowa, tak. Księżyka gotowa. Tak. Mam Karola na plecach. To prawie jakbyś z Karolem miał. Ile dzisiaj strzeli? Co? Ile strzeli? Karol? No mówił, że jedną Pawłowi w sklepie, więc podejrzewam, że przynajmniej jedną trafi. Jezu, ale na Olafa dziwne, bardziej zawsze liczę. Mówi dwie. No dobrze, no to dwie może strzelić, ale Olaf na pewno coś dorzuci. Ale ja uważam, że to będzie mecz Przemka Stolca. To taka pogoda na MVP meczu. Mówisz? No. Ale nie będzie czerwonej w 7 minucie. To jest to, albo MVP, albo czerwona, ale ja wierzę w Przemka. Ja tu wierzę, zwłaszcza, że jest mokra murawa, więc ślizgi mogą być dłuższe. Czyli będzie dobrze, jednym słowem. No oczywiście, że będzie dobrze, no jak ma być. Trochę stresik mnie może zżerać, ale piłkarzy nie może. No. I co tam, jak w szatni oceniasz nastawienie? Fajnie, miło było z chłopakami pogadać chwilę, złożyć powodzenie i byśmy wygrali. Myślisz, że to dzisiaj? Musi być. Będzie dobrze. Gdzie będziesz dopingował? Z której trybuny? Na B, na Olimpijską. Musisz zadbać, żeby cały stadion dobrze dopingował. Będzie dobrze. Dzisiaj będzie głośno na pewno. Powodzenia. O, ale przyjemnie. Siema. Tylko, 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 t
zadanie. Tak, ja tak spodziłem. Powiedziałem, że we wtorek Ligę Mistrzów tam się przyjdzie. No, fajnie. Nie będzie go za na pewno. Nie trzeba się oszczędzać. Nie trzeba. Naprawdę. W tym elemencie dajemy radę, panowie. Trzymać tylko intensywność, jak trzeba. Są momenty w meczu trudne. Wtedy wiemy. Podjeżdżamy w tabeli. Jazda, dawaj. Tak jest, panowie, bo my to stworzyliśmy. Nasze rodziny nas wierzą na tych trybunach. Jesteśmy na pierwszym miejscu, panowie. Gramy u siebie i mamy największą siłę, która jest ta drużyna. Dlatego oni tam już maczują strach, a my z każdą minutą będziemy te strachy pogłębiać. Derby, to są nasze! To wygramy! Tak. Spokaj! Dawaj!
Czekaj. Are you ready, guys? Dawaj! Z wiarą, panowie! Thank you.
Dawaj, dawaj, krzyp! Ale opłacało się tam na tych łyżwach na WF-ie jeździć, nie? Dzisiaj się przydało po 38 latach.
ten zagwizdał, a ja sobie wspomniałem, jak... Zbieranina będzie długa, ale Zorba w szatni musi jechać. Zorba w szatni musi być, panie. Skóra! Gdzie jest Kacper Skóra? Ty główny... Idzie, biegnie. Skóra! Będzie, to zaraz będzie. Kacperek, przygotuj wszystko, co potrzebne. Panowie, zobaczcie, mówiliśmy o tym, a nie wygrywamy u siebie. Ile wygraliśmy z rzędu u siebie? Sześć! Poczekaj. Po drugie, ile lat nie wygraliśmy derbów? 16. Podobno 16. Każda seria kiedyś się kończy. Brawo za charakter, ale też brawo w drugiej połowie za granie już w piłkę. Już było to, co chcemy grać. Brawo panowie, lepsze panowie. Kto wygra mecz? Argo! 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 Argo